Na 55. sesję Rady Gminy Kościelec zaproszono najlepszych z najlepszych, czyli uczniów, którzy w nauce i sporcie osiągnęli najwyższe wyniki. Wręczono im stypendia, przyznane przez Gminną Komisję Stypendialną. Dzisiaj mamy taki wyjątkowy dzień, jedyny w roku, w którym będziemy mieli okazję, wszyscy tutaj samorządowcy, łącznie z pracownikami Urzędu Gminy, ze mną, poznać najlepszych z najlepszych w naszej gminie uczniów. Przyznamy za chwilę stypendia. Zanim to uczynimy, pragnę przypomnieć, że aby uzyskać stypendium za wyniki w nauce, uczniowie klas 4-6 musieli uzyskać średnią co najmniej 5,6. Natomiast uczniowie klas 7 i 8 minimum 5,4. To jest naprawdę olbrzymi wyczyn. Niektórzy nawet mają średnią 6,0. Cieszymy się z tego niezmiernie, ale będziemy też wręczać, dzisiaj będzie jedna uczennica, której będziemy wręczać za stypendium za szczególne osiągnięcia w nauce. Za szczególne osiągnięcia w nauce rzadko się przyznaje stypendia. Praktycznie u nas nie mieliśmy takiej sytuacji. Musi to być uczeń, który zakwalifikował się do ostatniego etapu konkursu przedmiotowego, organizowanego oczywiście przez kuratoria oświaty. Stypendium za osiągnięcia sportowe przyznaje się tym uczniom, którzy na szczeblu wojewódzkim zajęli do 20 miejsca. Na mistrzostwach międzywojewódzkich, którzy zajęli do miejsca 30. Mistrzostwa Polski do miejsca 40. i do 50. Mistrzostwa międzynarodowe. Stypendia naukowe odebrali Piguła Natalia, Dębowska Hanna, Sobczak Magdalena, Stefański Wojciech, Szmajdziński Aleksander, Kujawa Szymon, Wieczorek Anna, nieobecny Świderski Patryk, Biernat Jakub, Balcerzak Dawid, Pawełkiewicz Wojciech, Radziemska Alicja, Jóźwiak Helena, Siupa Nadia, Sobczak Nikola, Baryła Maja, Wilczewski Michał, Pisznot Lena, odebrał dziadek Leny, nieobecny Lewandowski Kacper, Ciesielska Julia, But Stanisław, Łapińska Weronika, Ćwiek Magdalena, Szczesiak Maciej, But Mikołaj, Spych Zuzanna. Stypendystami sportowymi zostali Pisznot Lena za osiągnięcia w szachach, Chęciński Bartosz trenuje judo, Dzieciątkowska Kamila za osiągnięcia pływackie, Dzieciątkowski Kacper również za osiągnięcia pływackie, nieobecny Krysiak Stanisław za osiągnięcia w szachach, Kujawa Julia za osiągnięcia w szachach, Kujawa Szymon również za osiągnięcia w szachach, Markowski Bartosz
to kolejny szachista. Pawłowski Piotr za osiągnięcia w szachach odebrała mama Piotra. Siupa Anna i jej siostra Nadia to kolejne obiecujące szachistki. Świderska Jagoda, osiągająca świetne wyniki szachistka. Tomaszewska Karina za osiągnięcia szachowe. Widerska Laura, również za osiągnięcia w szachach. Stypendium za szczególne osiągnięcia w nauce otrzymała Maja Baryła. Uczennica osiąga bardzo wysokie wyniki w nauce i reprezentuje szkołę na wielu konkursach. Uzyskała tytuł laureata wojewódzkiego konkursu fizycznego, uczestniczyła w finale wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z matematyki, uzyskała również pierwsze miejsce w wojewódzkim konkursie informatycznym Misja Programista. Kolejnym osiągnięciem Mai jest zajęcie trzeciego miejsca w międzynarodowym konkursie informatycznym BUBR. Podziękowania wręczono również wychowawcom, trenerom i dyrekcji, którzy motywują dzieci, poświęcając im często swój wolny, pozalekcyjny czas, którzy przyczyniają się do ich obecnych sukcesów, co często ma duży wpływ na ich przyszłość zawodową. Podziękowania otrzymali panie Dorota Gaudyn, Dorota Kostrzewa, Aneta Piorun, Katarzyna Czartek, wychowawcy osób wyróżnionych oraz osób otrzymujących stypendia. To panie Katarzyna Nowicka, Małgorzata Drost, Karolina Chęcińska, Aleksandra Górlaga, Marta Hanusek, Renata Załęska, Katarzyna Stępień, Magdalena Lewandowska, Elżbieta Kujawa, Dorota Tomaszewska, Agata Grabowska, Renata Kołacka i Katarzyna Rutkowska. Listy gratulacyjne odebrali również trenerzy: Marek Kujawa, trener Bartosza Chęcińskiego, Michał Oczkowski, pod jego okiem trenuje Kacper Dzieciątkowski, Eryk Tomaszewski, trener Kamili Dzieciątkowskiej, Jolanta Ostrowska, Marta Hanusek i Sebastian Hanusek, trenerzy UKS, KKS, Kiełbaska w Kościelcu. Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym gratulujemy. Jechamy się.